Mazowieckie. 3 lata ukrywał zwłoki ojca w piwnicy. Mazowieckie. Syn ponad 3 lata ukrywał zwłoki ojca w piwnicy. Zarzut popełnienia przestępstwa znieważenia zwłok usłyszał 44-letni Waldemar O., który od sierpnia 2017 roku ukrywał w piwnicy domu zwłoki ojca, poinformowała ostrołęcka prokuratura okręgowa. Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. Jak przekazano na stronie prokuratury okręgowej w Ostrołęce, 27 grudnia zeszłego roku odkryto szczątki ludzkie w piwnicy domu jednorodzinnego w jednej z miejscowości powiatu pułtuskiego. W śledztwie ustalono, że są to zwłoki Stanisława O., który tam mieszkał wspólnie z synem Waldemarem O. Nie był jednak widziany od około 3 lat, zaznaczyła prokuratura. Jak dodała, podejrzany przez ten czas informował sąsiadów, że ojciec z uwagi na stan zdrowia zamieszkuje u siostry, a rodzinie przekazywał informację, że ojciec mieszka razem z nim. Jak jednak ustalono, Waldemar O. po śmierci ojca w sierpniu 2017 roku ukrył jego zwłoki w piwnicy. Jednocześnie mając świadomość, że Stanisław O. nie żyje, wyłudził z gminnego ośrodka pomocy społecznej w Świerczach świadczenia z opieki społecznej na zakup żywności na rzecz ojca w kwocie 1825 zł, dodała prokuratura. Mężczyzna złożył wyjaśnienia w związku z tym w prokuraturze rejonowej w Pułtusku. Waldemar O. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa znieważenia zwłok w okresie do sierpnia 2017 rok do 27 grudnia 2020 rok oraz oszustwa na szkodę gminnego ośrodka pomocy społecznej w Świerczach. Jak poinformowano, w ramach śledztwa w celu ustalenia przyczyny zgonu Stanisława O. w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została przeprowadzona sekcja zwłok. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Waldemar O. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, które należy zweryfikować w toku czynności procesowych, przekazali śledczy. Wobec Waldemara O. sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Jak wskazała prokuratura, za zarzucane czyny ojciec grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.